Włodarze miasta Kutna przygotowują się do kolejnego przetargu na projekt Zielona Oś Miasta. W ramach tego projektu na terenach przy rzece Ochni mają powstać m.in. ścieżki rowerowe, rosarium czy boiska do gry w siatkówkę. Jeżeli chodzi o Zieloną Oś Miasta, jesteśmy na takim etapie, że były też ogłoszone trzy przetargi, niestety nie wpływały oferty. W związku z tym, że oferta, która nawet na ścieżkę rowerową wpłynęła, była dużo wyższa niż zakładane koszty, postanowiliśmy odchudzić trochę ten projekt. To znaczy odchudzić, mówimy o ścieżkę rowerową, żeby zrobić do ulicy Barei na dzisiaj, a zmienić jej przebieg po ulicy Toruńskiej do Dybowa, czyli cały ciąg z Dybowa do końca miasta, czyli tam do ulicy Metalowej w zasadzie byłby zachowany. A zaś, jeżeli zaś chodzi o tereny rekreacyjne, zielone, no to tutaj nastąpiła lekka, no może nawet znaczne ograniczenie kosztów. Chodziłoby o makronivelację, o zmianę, wyrzucenie pewnych elementów, które nie wchodziły w zakres oceny tego wniosku, pomosty, zmniejszenie zieleni itd., itd., ale jednak cały ten projekt byłby zrealizowany. Co jest najważniejsze? Najważniejsze w tym projekcie to jest ścieżka rowerowa, to jest rozarium, to jest pump track, tak, i jak gdyby tereny zielone, które mogą być ograniczone, mogą być dosadzane. Co roku przecież możemy sobie dosadzić zieleni na tym terenie za powiedzmy sobie 100 tysięcy złotych i to będzie też ładnie wyglądało. Także działamy, czekamy na zgodę Urzędu Marszałkowskiego, bo taka jest wymagana i będzie zmiana wtedy umowy zrobiona.